Hejka, witajcie w trzecim vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę 3 grudnia, no i ja stwierdziłam, że udekorujemy sobie mój pokój. Ja jestem dzisiaj ubrana od stóp do głów w sposób świąteczny. Mam taką opaskę reniferową, którą znalazłam w pudle z dekoracjami. Do tego taki oto sweterek chyba z House'a sprzed 2 lat, albo nawet więcej. To jest kolejny dowód na to, że do końca życia będę elfem świętego Mikołaja, ale to już nieważne. Mam takie oto jeszcze spodnie od piżamy z Shina, do tego skarpetki świąteczne, no i jeszcze kolczyki z Sinsaya, z tego co pamiętam, chyba z kalendarza. No ale wracając już do tego dekorowania pokoju, mam tutaj przygotowane 2 kartony, no nie do końca 2 kartony, bo jeden karton i jedno takie pudełko plastikowe, w którym mam przygotowane dekoracje. W tym roku jakoś nie kupowałam za dużo tych dekoracji, tylko stwierdziłam, że dobra, mam z poprzednich lat jakieś, więc te wykorzystamy. Są one w większości w kolorystyce takiej czerwonej, typowo świątecznej. Mogę Wam w sumie coś tutaj pokazać. Na łóżko mam taki oto koc, który jest chyba z Sinsaya, z tego co pamiętam. Oprócz tego taka oto poszewka z reniferem. Prezentuje się ona w ten sposób. Mam jeszcze takie oto 2 czerwone i trochę się ich boję, ponieważ raz jak je założyłam, to potem miałam czerwone łóżko, ale teraz moja mama im zaserwowała super kąpiel i powinno być już git. Mam też takie oto krasnale i jest ich tyle w moim domu, że nawet nie wiem, który skąd jest, ale ten jest właśnie taki największy, jeśli chodzi o te krasnale w moim pokoju. No dobra, jestem jeszcze ja. No i to jest o takie mniejsze i powiem Wam, że ostatnio widziałam na TikToku coś takiego, kiedy Twoja mama walczy z kupieniem kolejnego krasnala do domu i to jest taki real, naprawdę u mnie w domu jest tyle tych krasnali, że no nie wiem, to jest jakaś obsesja krasnalowa. Co? Jeszcze raz. Tutaj mam takie bombki w kształcie myszki Miki, czy tam Mini. One są z Pepco i w tym roku również w tym Pepco były. Je kupowałam chyba właśnie rok temu, ale teraz też je widziałam. To jest świetne, jest to chyba z Home & You. A widać mi moje super odstające ucho. To jest świetne, to dam w tym samym miejscu, w którym dawałam rok temu, czyli tam koło wejścia przy drzwiach, ale jest to takie ładne, mega mi się to podoba. Kolejne pudło i tutaj już Wam nie będę pokazywać pojedynczo, ponieważ ten filmik trwałby za długo, ale właśnie tak się prezentują te rzeczy, no i myślę, że możemy przechodzić do działania. Dekorować pokój. Chwilę mi nad tym zeszło, ale myślę, że wyszło całkiem spoko, no i teraz Wam wszystko pokażę. Zaczniemy sobie od mojej biblioteczki. No i na samym dole jest taki oto reniferek, wyżej jest napis i taki oto łabądek. Tutaj klasycznie znajduje się pozytywka, zawsze tutaj jakaś była, no i w tym roku oczywiście również musiała się znaleźć. No i wyżej kolejne świąteczne rzeczy, czyli taka oto różowa choinka. Fajnie się moim zdaniem tutaj komponuje z tymi różowymi książkami. No i na samej górze mamy jeszcze takiego małego reniferka. Nad biurkiem mam wszystko ułożone tak samo jak rok temu, bo nawet
patrzyłam i ułożyłam specjalnie tak samo, bo mi się całkiem to właśnie podobało, czyli taki napis, domki, jakieś autko z Mikołajem, taki oto aniołek, no i wyżej są jeszcze takie podświetlane domki oraz konik. Na tablicę przykleiłam sobie takie zdjęcia, które zamawiałam na Allegro w takiej formie Instaxa. Tu jest taki oto misiu, który się świeci, chociaż nie wiem, czy się czasem nie zepsuł. No i obok mamy takiego oto aniołka, no i jeszcze krasnal. Tutaj nic się nie zmieniło, jest ramka ze zdjęciem, więc powiedzmy, że ono jest zimowe. No i do tego świeczka, kalendarzyk, więc jakieś tam nawiązanie do tego klimaciku jest. Obok biurka na szafce mamy taki oto stroik robiony przez moją mamę i chyba tak samo co roku znajduje się on w tym miejscu. Na grzejniku są kolejne krasnale i tak samo miałam je rok temu, więc tutaj za bardzo nie zabłyszczałam kreatywnością. Łóżko prezentuje się w ten sposób, bardzo mi się podoba ten efekt finalny. Na samej górze wiadomo są krasnale, obok na szafce nocnej również jest krasnal. No i na sam koniec choinka, ubierałam ją z moim tatą, ponieważ mój tata umie świetnie ubierać choinki. Zresztą sami zobaczcie, na dole mamy krasnala tam z tyłu, taki oto dywanik, no i sanie z krasnalem. Z tyłu dałam kalendarze adwentowe, no i tutaj jeszcze obok jest Mikołaj, który trzyma jedno takie pudełeczko z kalendarza adwentowego i też całkiem spoko to wygląda. Myślę, że super wyglądam na tym czerwonym świątecznym tle z moim super sweterkiem, no ale oczywiście dogram wam jeszcze przebitki, jak ten pokój wygląda po ciemku, ponieważ robi wrażenie. Otworzymy sobie teraz kalendarze adwentowe i cały czas nagrywam w tym samym miejscu, ale ja jak już znajdę sobie jedno miejsce, w którym da się nagrywać i jest ono w miarę wygodne, to później cały czas w nim nagrywam. No ale już przechodząc do kalendarza, rozpoczynamy od tego z Ferrero. Trójka jest tutaj i w środku mamy takie coś. Dokładnie, jest to z białą czekoladą i jakiś orzech. Kolejny kalendarz i trójka jest tutaj bardzo mała, ale w ogóle nie lubię tego kalendarza, ponieważ jak chcę otworzyć okienko, to nie otworzy się za żadne skarby, ale jak go na przykład biorę, żeby właśnie nagrać to otwieranie kalendarzy, to jak go gdzieś złapię w takim miejscu, gdzie jest jakieś okienko, to przy okazji musi się otworzyć, więc nie pozdrawiam tego kalendarza i tutaj mamy taką czekoladkę, której teraz nie wyciągnę. Mamy coś takiego i też tego nie testowałam, ja nie wiem, cały czas odkładam te słodycze z kalendarzy tam do koszyczka, więc będę miała niezły zapas słodyczy. No i kalendarz Smixit, otwieramy i w środku mamy coś dużego i jest to coś karmelowego. Dobrze myślałam, są to chipsy, a dokładnie prażone chipsy kokosowe o smaku karmelu. Myślę, że będzie to ciekawe, jest wegańskie, no ale chyba to jednak dzisiaj przetestuję, bo no naprawdę jestem tego ciekawa. No i mamy dzisiaj samo jedzenie i powiem wam, że to otwieranie kalendarzy bez właśnie kalendarza mojej mamy jest takie dziwne, nie wiem czemu, no ale już nieważne, mamy słodycze. Co do tego jedzenia z kalendarzy, to znajduje się ono właśnie w tym koszyczku i troszkę się tego nazbierało, mimo że jest to dopiero trzeci dzień. Wcześniej była tylko ta czekolada, no a teraz jest tyle rzeczy. Mam nadzieję, że nie wyglądam jakoś tak dziwnie żółto, ponieważ musiałam sobie zmienić barwę światła od lampki, bo była taka chłodna, a z tyłu są cieplejsze kolory, więc żeby się w miarę dopasowało i żebym ja też nie była blada jak jakiś kościotrup, to nie wiem, miejmy teraz nadzieję, że nie jestem jakaś żółta dziwnie, ale tak, powtórzyłam sobie materiał na ten tydzień i trzymajcie kciuki, żeby udało mi się codziennie nagrywać te vlogmasy. Jak mi się uda, to naprawdę zasługuję na czekoladę, bo ja bardzo lubię czekoladę. No i też trzymajmy kciuki, żeby na kolejny tydzień, nie ten co będzie teraz, tylko na ten jeszcze następny, nie zapowiedzieli mi już nic więcej, bo i tak mam historię i matematykę kartkówkę, dobra, przynajmniej nie sprawdzian. Już mam dwie rzeczy zapowiedziane, ale chciałam po prostu gdzieś jechać w weekend, żeby nie nagrywać cały czas wszystkiego z domu, żeby było coś takiego ciekawszego, no ale się nie da, teraz miałam jechać, ale ten tydzień to jest załamka i po prostu się uczyłam, więc trzymajmy kciuki, żeby nic nie zapowiedzieli, bo naprawdę chcę gdzieś jechać, żeby te vlogmasy były jakieś takie ciekawsze. No chyba wiecie, o co mi chodzi. No i myślę, że w sumie to byłoby już na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się spodobał, zostawiajcie łapeczki w górę. No i widzimy się w następnym vlogmasie. Pa, pa!